Cześć, z tej strony Łukasz Raruk, Profi Fitness School. Dziś znowu rozmawiamy o fundamentach programowania treningowego, czyli budowania planów treningowych. Dziś zajmiemy się aspektem siły, ale o tym, jak ważny jest wzrost mięśniowy dla wzrostu siły. Ponieważ większość osób o tym zapomina. Te osoby, które chcą budować siłę, skupiają się w głównej mierze na treningu bardzo ciężkim, na bardzo dużej intensywności, na bardzo małej ilości powtórzeń, zapominając o tym, jak ważne jest właściwe wzmocnienie struktur mięśniowych, czyli hipertrofii mięśniowej. Stąd my dzisiaj na tym się skupimy. W głównej mierze od strony fizjologicznej na siłę wpływają dwa aspekty. Wielkość mięśni, czyli właściwości strukturalne, to jaki jest podział włókien mięśniowych. Oprócz tego centralny układ nerwowy, bo centralny układ nerwowy zawiaduje skurczem mięśnia. To on jest tym najważniejszym, który zawiaduje siłą. Musimy trenować mięśnie, żeby były silne, ale dzięki centralnemu układowi nerwowemu. Jak to wygląda? Kiedy mamy większe mięśnie, to nie oznacza, że większe mięśnie są zawsze silniejsze. Mówimy oczywiście o większych mięśniach w postaci hipertrofii, tej funkcjonalnej, miofibrylarnej, która oznacza o tym, że mamy więcej miofibryli, czyli tych komórek, które odpowiadają za skurcz mięśniowy, za jego siłę, za jego skracanie się. Nie mówimy o hipertrofii sarkoplazmatycznej, która powoduje wzrost objętości mięśnia, czyli to, że mięśnie są duże, ale nie są tak funkcjonalne, nie są tak silne. Kiedy mamy takie funkcjonalnie większe mięśnie, oznacza to większą i grubszą strukturę, jakość i strukturę włókien mięśniowych. Dzięki temu, że mamy większe mięśnie, grubsze włókna mięśniowe, mamy większy całkowity obszar do skurczu. Jak mamy większy całkowity obszar do skurczu, to stanowi większy potencjał do wzrostu siły. Jak mamy większy potencjał do wzrostu siły, to nowe struktury mogą być trenowane, żeby być silnymi. Ponieważ to, że my mamy większe mięśnie, to nie oznacza, że one będą silne. To oznacza, że my musimy dobrać odpowiedni trening, żeby one stały się silne, żeby nasz układ nerwowy był wydajny, żeby w odpowiedni sposób je zbodźcować i żeby one zaczęły być silne i nasz układ nerwowy był w stanie zbodźcować te mięśnie, które już my wcześniej nabudowaliśmy w wcześniejszych blokach hipertroficznych na przykład, żeby one stały się silne, ponieważ duża część osób zapomina o tym, że buduje tylko wielkość mięśni, ale nie trenuje ich w taki sposób, żeby one były silne, czyli na wysokiej intensywności, ale na niskiej ilości powtórzeń. Kiedy mamy nowe struktury, które mogą, mamy większy potencjał do wzrostu, bo mamy większe mięśnie, to teraz uzyskujemy większą siłę. I tak następuje transfer z hipertrofii do siły, bo większe mięśnie w sposób funkcjonalny, miofibrylarny, czyli hipertrofia miofibrylarna, powoduje to, że mamy grubsze włókna mięśniowe. Grubsze włókna mięśniowe to jest większy potencjał. To nie oznacza, że większe mięśnie to zawsze jest siła. Nie, to tylko oznacza, że mamy większy potencjał do wzrostu. A musimy pamiętać o tym, że centralny układ nerwowy, jak literatura podaje i jak widzimy z doświadczenia zawodników, trójboistów, ciężarowców, bardzo szybko się adaptuje do pracy. Stąd jest powiedziane, że kiedy trenujemy na bardzo dużej intensywności, adaptując układ nerwowy do pracy, bardzo duża intensywność, czyli bardzo duże ciężary, bardzo mały zakres powtórzeń, to wtedy szybko następuje adaptacja organizmu, ale szybko też następuje plateau, stagnacja. I nagle z szybkiego progresu my stajemy. A jak będziemy dalej próbowali cały czas tym treningiem bodźcować, czyli cały czas bardzo duże obciążenia, 80 do 100% ciężaru maksymalnego, cały czas na bardzo małej ilości powtórzeń, to w pewnym momencie mamy stagnację, a nawet możemy obniżyć, uzyskać regresję. W tym momencie, kiedy nasze ciało i nasz układ nerwowy zaadaptował się do tego wysiłku, czyli nasz centralny układ nerwowy się zaadaptował, to my powinniśmy znowu wrócić delikatnie do treningu masy mięśniowej, żeby zwiększyć potencjał, który mamy tutaj, ponieważ wcześniejszy potencjał już wykorzystaliśmy tym treningiem na dużej intensywności, na małej ilości powtórzeń. Dzięki temu, że my teraz do tego elementu wrócimy na mniejsze ciężary, wzmocnimy struktury mięśniowe i zwiększymy dzięki temu potencjał do wzrostu siły. I teraz układ nerwowy ma nowy poziom, z którego może wyjść znowu wyżej. I tak naprawdę w kółko. Budujemy nasze struktury mięśniowe, a potem uczymy je, żeby one były silne. I kiedy następuje plateau, to wracamy znowu do treningu
hipertrofii, czyli znowu wzrostu, bo chcemy większy powodować potencjał do wzrostu, większy obszar do skurcza. I tak naprzemiennie trening hipertroficzny, teoretycznie kulturystyczny, razem z treningiem siłowym typowym, naprzemiennie się wymija i on się przeplata. To nie jest nic innego, to jest wszystko to samo, tylko że osoby, które trenują bardzo dużo siły, częściej pikują formę, szczytują, ale jak będziesz wiedział, że to się łączy z tym i jest ze sobą newralgicznie połączone, to będziesz wiedział, że kiedy masz tutaj stagnację, to musisz wrócić do tego treningu. Kiedy tutaj już nie progresujesz pod względem wzrostu masy mięśniowej, to powinieneś pójść w kierunku wzrostu siły i zwiększenia wydajności centralnego układu nerwowego. Dziś tyle na temat, spróbuj to sobie wprowadzić do swojego programu treningowego, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Łukasz Raruk, Profi Fitness School i Athletic Mind. Cześć!